Dzień dobry, nazywam się Natalia Palmowska, jestem dietetykiem i dzisiaj kilka słów na temat otyłości. Otyłość to prawdziwa epidemia na świecie. Okazuje się, że Polska jest w czołówce państw właśnie dotkniętych tą epidemią. Coraz więcej zarówno młodszych, jak i starszych osób ma nadwagę bądź otyłość. Okazuje się, że nawet połowa społeczeństwa ma po prostu zbyt wysoką masę ciała. Z czego wynika tak naprawdę ta epidemia otyłości? Przede wszystkim z dostępności pożywienia. Kiedyś nie było takiego wyboru, aktualnie w sklepach mamy olbrzymią ilość produktów wysoko przetworzonych, łatwo dostępnych, które są dosładzane, dosalane, poprawiane w postaci konserwantów, barwników, dzięki temu wytrzymują dużo dłużej na naszych półkach domowych, ale również w lodówce. Co jeszcze może przyczynić się do otyłości? Oczywiście różnego rodzaju problemy zdrowotne, ale też nieregularność posiłków, podjadanie między posiłkami, też to, ile my śpimy. Jeżeli my nie dosypiamy, wówczas nasz organizm pokazuje nam, że my musimy zjadać więcej, czyli troszeczkę nadgonić tą energię, której nie zdążył zrekompensować w ciągu nocy. Dlatego też druga sprawa, odpowiedni sen. Też nawodnienie. Ilość wody wypijana w ciągu dnia powinna być dopasowana indywidualnie, ale w momencie, kiedy będziemy pić za mało, również może tu być problem z samym metabolizmem. Różnego rodzaju choroby, oczywiście problemy z tarczycą, problemy tutaj właśnie z leptynoopornością, bądź z insulinoopornością, bądź już z cukrzycą, oczywiście też tutaj może pomóc nam w nadbagażu tych kilogramów, natomiast z drugiej strony sama otyłość czy nadwaga może prowadzić do tych problemów. Jak rozróżnić nadwagę od otyłości? Jeden i drugi problem wiąże się z nadprogramową ilością tkanki tłuszczowej, natomiast najprościej jest to sprawdzić takim wzorem, jakim jest wskaźnik BMI i na niego mamy mnóstwo kalkulatorów też w internecie, także nie musimy się tu wysilać, żeby to obliczyć. I on bierze pod uwagę właśnie nasz wzrost i masę ciała. To jest taki ogólny wzór, który faktycznie bierzemy pod uwagę w momencie rozróżnienia, czy mamy jeszcze nadwagę, czy już mamy otyłość. Jeżeli chcemy dodatkowo sprawdzić, czy dotyczy to otyłości brzusznej, bądź otyłości tutaj bardziej biodrowej, wówczas mamy dodatkowy wskaźnik WHR i jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder. I wtedy sprawdzamy, gdzie ta tkanka tłuszczowa w większej ilości nam się magazynuje, bo jak wiemy, otyłość trzewna dużo bardziej jest niebezpieczna w kontekście chorób metabolicznych. Otyłość, nadwaga wiąże się z dużą ilością tkanki tłuszczowej. Tkanka tłuszczowa jest endokrynnie czynna, wydziela bardzo dużo cytokin prozapalnych, które mogą spowodować, docelowo doprowadzić do problemów właśnie z gospodarką węglowodanową, czyli insulinooporność, mogą spowodować również, doprowadzić docelowo do cukrzycy, do chorób sercowo-naczyniowych, czyli m.in. miażdżycy, do niektórych nowotworów. Przede wszystkim mówi się tu o nowotworach piersi, jelita grubego oraz jajników. Też problemów z, nawet z samą koncentracją, z poziomem energii oczywiście, bo to wszystko niestety już jak domino często postępuje. Musimy też pamiętać o tym, że bardzo często ludzie otyli są wytykani, gdzieś doprowadza to niestety do spadków nastroju, a nawet do depresji. Okazuje się, że nawet 50% osób z otyłością może cierpieć już na depresję taką zaawansowaną. Pamiętajcie również, że otyłość to choroba. I tak naprawdę, tak jak się mówi o problemach z tarczycą, o chorobach związanych z układem sercowo-naczyniowym, o chorobach z układem kostno-stawowym, tak samo o otyłości powinniśmy mówić jako o chorobie. No nie można tego problemu bagatelizować, nie można omijać. Tak podobnie jak ludzie chudzi często są wytykani i mają z tym problem i gdzieś są wyśmiewani, podobnie ludzie otyli. Jednak moim zdaniem powinniśmy to tak naprawdę plasować jako chorobę i z tym się uporać, bo może to doprowadzić naprawdę do negatywnych konsekwencji zdrowotnych, które docelowo mogą nawet doprowadzić do śmierci.